Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam na odcinek specjalny. Dlaczego specjalny? Ono dlatego, że nie zmieniam nastawienia, tak jak napisałem tutaj na tej grafice, którą Wy też możecie oczywiście oglądać, no bo to jest grafika, która wyróżnia ten materiał na YouTubie. Zmieniam nastawienie dotyczące jednego z sektorów naszej polskiej gospodarki. Długo nad tym myślałem, bo jest wiele takich kwestii, które sprawiały, że to nastawienie było negatywne do teraz, natomiast mając na uwadze okoliczności, które dzieją się w sumie na naszych oczach, uznałem, że to może być sektor, który mimo tych negatywnych okoliczności do pewnego momentu teraz ma przed sobą nowe szanse, szanse, o których wcześniej się nie mówiło, szanse, których wcześniej nie mogliśmy przewidzieć i pewne wiadomości, które już pewnie były w dużej mierze w cenie, jak na przykład obniżenie prognozy PKB na 2025 rok, mogą już nie być tutaj aż tak bardzo istotne. I ostatecznie może dojść do korekty, ale z kolei w drugą stronę, a to co najgorsze może już teraz się wydarzyć. Za moment powiem, o co chodzi tutaj, przejdziemy sobie pokrótce przez ten sektor, spojrzymy na spółki, które wchodzą w jego skład i też oczywiście będę chciał usłyszeć, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, czy może Wy również dostrzegacie szansę właśnie wzrostową przed tym sektorem, nawet w dobie możliwego, słabszego, szerokiego rynku w najbliższych miesiącach, kilku, może bardziej kilkunastu. Zanim przejdziemy do szczegółów, wyświetlam materiał z partnerem głównym naszego kanału, naszej społeczności, czyli Saxo Bank. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki, Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5000 inwestorów indywidualnych, Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim, jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne, w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje. Oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. No i witam wszystkich ponownie. Ja przypominam, że w akcje polskie przy niskich prowizjach możecie inwestować na platformie Saxo TraderGo od Saxo Banku, gdzie macie notowania w pełni zgodne z tymi, które na co dzień śledzimy w programach giełdowych, notowania też na żywo, możecie sobie włączyć subskrypcję danych rynkowych, która już przy 4 transakcjach miesięcznie jest dla Was całkowicie darmowa, co myślę, że też jest świetną opcją, no bo choćby patrząc na jeden z ostatnich programów, kiedy pisaliście, że wszędzie inne kursy, no to tutaj już z tym problemem nie będziecie musieli walczyć, a więc link macie podpięty pod tym materiałem. Przypomnę jeszcze o tym, żebyście wzięli udział w ogólnopolskim badaniu inwestorów 2024, tam w kilku kategoriach możecie wybrać naszą społeczność, możecie też mnie wybrać, no to aż powiem, grzechem by było, żebyście już tyle lat w sumie w tej naszej społeczności uczestniczyli i nie zagłosowali, więc zachęcam, zapraszam, klikacie, głosujecie, będę bardzo wdzięczny. Przypominam też, że otworzyłem taką skarbonkę pomocy powodzianom, która jest też przypięta na naszym kanale na YouTubie, społeczność Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj pomaga. Zebraliśmy już 2610 zł, 100% tej kwoty, to od razu z automatu przechodzi na tą zbiórkę ogólnopolską. Polska walczy z powodziami, pilnie potrzebna pomoc, tam już prawie 14 milionów złotych zostało zebrane i poniekąd to, co chcę powiedzieć, będzie z całą tą sytuacją związane, no bo wiecie wszyscy o tym doskonale, z czym w Polsce się zmagamy, mianowicie chodzi o powódź, która była zapowiadana. Natomiast no, obserwując to, co się dzieje, uważam, że skutki są dużo bardziej poważne niż pierwotnie można było zakładać. Infrastruktura, która niby była przygotowana w wielu miejscach, nie wytrzymuje, nie sprawdza się, dochodzi do podtopień, zalań, olbrzymich zniszczeń, które w mojej opinii będą znacznie większe, jeżeli chodzi o kwestie odbudowy i droższe przede wszystkim niż jeszcze w 2010 roku. No i tutaj pierwsza istotna sprawa, która no, jakby zdecydowała o tym, że zmieniłem swoje nastawienie co do sektora budżetu,
budownictwa, co do indeksu WIG budowy i spółek, które wchodzą w jego skład, to właśnie to, że najprawdopodobniej nakłady związane z odbudową będą jeszcze większe, to po pierwsze, ale po drugie jest olbrzymia szansa na to, że środków nie zabraknie, bo mając na uwadze tę ogólnopolską mobilizację, mając na uwadze to, jak podchodzi do tego PZU i inne spółki ubezpieczeniowe w kontekście wypłat, dodatkowe środki się pojawiają, które będą wspomagać Powodzian, jest olbrzymia szansa na to, że spółki z tego sektora będą korzystać. Oczywiście, już tutaj na wstępie powiem, że duża część inwestycji w odbudowę będzie się, można powiedzieć, rozbijać pomiędzy te mniejsze podmioty, pomiędzy spółki, których na giełdzie nie ma, małe, lokalne firmy budowlane, jasna sprawa, ale to nie znaczy, że te duże firmy budowlane również nie będą mieć kawałka w tym torcie, bo przecież różne obiekty infrastrukturalne uległy zniszczeniu, a tutaj mała firma Kowalskiego no takim dużym zleceniom nie podoła, to po pierwsze. Po drugie jest olbrzymia szansa na to, że mając na uwadze te wszystkie zniszczenia, znajdą się pieniądze, może nawet już w tym budżecie na przyszły rok, które być może zostaną wydzielone, aby tę infrastrukturę poprawić i aby w przyszłości do podobnych sytuacji dochodziło, abyśmy się lepiej tutaj zabezpieczyli. Więc to jest ten nowy czynnik i teraz, mimo że PKB może rzeczywiście być poniżej konsensusu, mówię tutaj o odczycie za powiedzmy tę drugą połowę 2024 roku, no to patrząc już w przyszłość jest realna szansa na to, że te dane tak źle wyglądać nie będą, a jeszcze niedawno Credit Agricole, przypomnę, obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2024 roku z 2,8 do 2,3%, ale przypominam, że to już, drodzy widzowie, mieliśmy, o tym też trzeba pamiętać. To jest rok 2024 mieliśmy, w sensie to już jest wycenione, bo ten komunikat już mieliśmy, a jeżeli chodzi o przyszły rok z 4,6 do 3,5, a więc znaczące cięcie i tu upatruję szansy właśnie, że jakby to zostało wliczone w cenę, a niekoniecznie tak niskie to PKB musi być, mając na uwadze olbrzymie inwestycje w samą właśnie też odbudowę. Oczywiście niektóre sektory na tym stracą olbrzymie obciążenie, jeżeli chodzi o wyniki finansowe PZU, ale sektor budownictwa może na tym zyskać, a przecież to nie tylko odbudowa, to choćby budowa dróg do CPK, Centralny Port Komunikacyjny, to jest ten jakby temat rzeka, temat tabu, o którym się dyskutuje i oczywiście już są tacy, którzy mówią, że inwestycji nie będzie. Ja natomiast bazuję na dostępnych informacjach i tutaj świeżynka z 13 września w przetargu wartym 2,2 miliarda złotych złożyło oferty 10 firm i 5 konsorcjów. Rynek jest bardzo konkurencyjny. Tutaj na przykład Budimex o tym mówi jako lider. Budimex spodziewa się agresywnej walki o zamówienia i tutaj lata 24-25 będą prawdopodobnie okresem przestoju na polskim rynku budowlanym i agresywnej walki o dostępne w tym czasie zamówienia. Znaczącego odbicia w produkcji budowlano-montażowej można spodziewać się w latach 27-28, ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Budimexu Artur Popko, więc to wszystko, co obserwowaliśmy na giełdzie. Te ruchy indeksu WIG budownictwo i korekta, którą w sumie trafnie udało nam się przewidzieć, bo przecież zjechaliśmy dosyć znacząco z poziomu 9500 mniej więcej do poziomu 7500 o 21%, to jakby uwzględniało już tę słabszą kondycję sektora, który wcześniej radził sobie naprawdę dobrze. Natomiast widzimy ten trend wzrostowy. Natomiast mając na uwadze te wszystkie okoliczności rynkowe, no tutaj musiałoby dojść do naprawdę olbrzymiego spowolnienia, żeby na innych polach po prostu spółki z sektora nie radziły sobie dobrze i miały realne problemy. Tu oczywiście możemy dywagować, czy tak się wydarzy, czy tak się nie wydarzy. Natomiast ja, bazując na tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie w Polsce, to swoje nastawienie zmieniam. I z tego prospadkowego, a wiecie doskonale, że Budimex był kilkukrotnie typowany jako ta spółka, która może radzić sobie słabiej od szerokiego rynku, od indeksu WIG20 w tych naszych comiesięcznych analizach, tak teraz już to moje nastawienie zmienia się na pozytywne. Oczywiście to nie jest tak, że z dnia na dzień już tutaj skokowe wzrosty musimy obserwować, ale już nie będę o budownictwie mówił w takiej retoryce negatywnej, bo uważam, że jest tutaj szansa na to, że to, co złe, już w dużej mierze jest albo zostało wycenione, a to, co dobre, jest realna szansa na to, że jeszcze wycenione nie zostało, bo tak naprawdę nie udało się w sumie jeszcze nawet szacunkowo wycenić, jakie olbrzymie mogą być szkody związane z powodzią w Polsce i jak olbrzymie pieniądze zostaną przeznaczone na właśnie tych szkód. Odbudowę, jeżeli spojrzymy sobie na komponenty indeksu WIG budownictwo, no to tych spółek jest tutaj naprawdę dużo.
Ale bazując choćby na danych miesięcznych, widzimy, że w czołówce wzrostów mamy te mniej popularne, jak PJP Makrum, Selena FM, Izolacja, czy choćby Atrem. Mamy dosyć wysoko Dekorę, Torpol, czy Mostostal Zabrze, bo tu kilkuprocentowe wzrosty. Ale na przykład w dole tego zestawienia mamy PKBEX, który ostatnio rozczarował wynikami. Mamy Polimex z 10% spadkiem, Mirbud, który też już można powiedzieć otarł się o ważną strefę wsparcia, czy choćby sam Budimex, który w ciągu miesiąca jest co prawda tylko 0,75 pod kreską, ale w ciągu 3 miesięcy jest to spadek aż 11,5%, a mówimy o spółce, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy, 2 lat jest około 200% na plusie. I jak sobie posortujemy, no na przykład okres tych 2 lat, no to widzimy tutaj grube setki procent wzrostu na wybranych podmiotach, w tym choćby na akcjach spółki Elektrotim, czy też bardzo mocny jest Mirbud, Atrem czy ZUE. Pamiętamy, że to nie tylko odbudowa w kontekście powodzi, to nie tylko KPO, to nie tylko CPK, ale to również temat elektrowni atomowych w Polsce, które w mojej opinii cały czas pozostaje żywy. To też temat tej olbrzymiej puli środków, która została zagregowana w budżecie na 2025 rok, związana właśnie z obronnością, z inwestycjami w obronność, żebyśmy my jako Polacy w Polsce czuli się bezpiecznie i nie byli skazani na pomoc z zagranicy, bo wiemy, że te parametry, no na przykład mając na uwadze ilość broni, jaką posiadamy w naszym kraju, czy ten cały system obronny, no, który jest naszej własności, no to tutaj jest na razie bardzo kiepsko i tutaj inwestycje muszą być poczynione także oczywiście w infrastrukturę, a więc to się zmienia. Podejrzewam, że pojawią się pytania, jakie ewentualnie spółki, dlaczego te spółki, to ja od razu teraz powiem i zaproszę Was dziś, 17 września o godzinie 18, na kanale Rankia Polska. Będzie taki program Ciekawe Spółki z GPW na końcówkę 2024 roku. Ja ten program poprowadzę, link podkleję Wam pod tym materiałem i tam właśnie o tym sektorze przede wszystkim będę mówił. Program będzie na żywo, więc będziemy mogli razem podyskutować. I jeszcze kolejna ważna sprawa, która może być, drodzy widzowie, dla Was istotna, bo jest budownictwo i pewnie spytacie, Marcin, a czy Ty zmieniasz nastawienie może przy okazji co do sektora deweloperskiego? Więc ja odpowiem, nie zmieniam, z racji tego, że w dużej mierze jakby mieszkania, domy niekoniecznie muszą być odbudowywane, a być może będzie to tylko kwestia remontów i tutaj myślę, że to te mniejsze spółki sektora budowlanego mogą mieć swoją część tego tortu, bo jeżeli chodzi o te duże inwestycje infrastrukturalne, to tutaj raczej już te większe spółki giełdowe, a jeżeli chodzi o nowe inwestycje, nowe budowy, no to kto wie, czy nawet jeszcze to, co się wydarzyło, nie spowolni bardziej tego sektora, który już i tak spowolnił, mając na uwadze, albo oczekujemy spowolnienia, mając na uwadze choćby to, że jest duża szansa, że w przyszłości już tych takich programów prokonsumenckich, które ostatecznie windowały nam ceny nowych nieruchomości, po prostu nie będzie, choć to też jest jeszcze temat otwarty. Natomiast moje nastawienie co do sektora deweloperskiego w średnim terminie pozostaje negatywne, a co do sektora budowlanego zmieniło się na pozytywne, o czym Wam w tym materiale powiedziałem. Przypominam jeszcze raz o poszczególnych spółkach z tego sektora. Między innymi będę z Wami dyskutował dziś, 17 września o godzinie 18. Materiał będzie na żywo na kanale YouTube Rankia Polska i od razu też powiem, że ten materiał oczywiście będzie tam cały czas dostępny, więc jak ktoś nie zdąży obejrzeć, to będzie mógł sobie to jeszcze raz przyswoić. Ja przypominam o tym, że w opisie do materiału znajdziecie link do platformy Saxo, gdzie możecie inwestować w akcje polskie przy bardzo niskich prowizjach 0,12%, a jeżeli ktoś ma konto o statucie wyższym niż to podstawowe, to może to być prowizja zdecydowanie nawet niższa. Przypominam o wzięciu udziału w ogólnopolskim badaniu inwestorów i przypominam o dołączeniu tutaj naszej inwestorskiej skarbonki. Społeczność Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj pomaga powodzianom. Dziękuję za uwagę. Wyświetlam listę wspierających kanał z sierpnia. Przypominam, że wszyscy wspierają we wrześniu będą wyświetlani w ten sam sposób przez cały październik. I na koniec pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcjach, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby takie treści jak choćby ta docierały do Was na bieżąco, najszybciej jak to możliwe, bo niektóre treści warto oglądać nawet na żywo, żeby odpowiednio szybko pewne rzeczy dostrzec i zauważyć. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, słyszymy się na kanale Rankia Polska o godzinie 18:00. Pozdrawiam.